Cześć, z tej strony znowu Chory Strollowany. Nie było mnie dość długo i rzadko się z wami widuję ostatnio, ale chciałbym to naprawić i wrzucać chociaż te dwa mocne filmy w tygodniu. A żeby obudzić waszą aktywność, to jedna osoba z komentarza wygrywa dzisiaj Blika na 50 zł. A poprzedniego zwycięzcę mieliście w poprzednim odcinku, który oczywiście YouTube'owy algorytm zabił. Dzisiaj zdobyłem dla was informację o Pawle Popku, którego kariera runęła kilka dni temu, kiedy to świat ujrzał jego film, który nagrał u prostytutki, gdzie zapewne mocno porobiony chciał zabawić swoją publiczność, nagrywając, że zresztą sami posłuchajcie. Ja, Paweł Mikołajów, jestem u prostytutki na chacie. I zaraz zezram się jej do mordy i wyrucham jej dwa owczarki niemieckie. Generalnie później nastąpił wyciek filmu, gdzie Popek swoim przyrodzeniem puka po mordzie owczarka niemieckiego, a przy tym wszystkim towarzyszy w tle głos płaczącego dziecka. Jak wiadomo, większość ludzi ma słabość do zwierzaków i wszystkie je kochamy, ja również posiadam kochaną szybunię i zaczęło się. Marcin Różalski mocno zaatakował i podsumował w mocnych słowach wyczyn Popka, życząc mu najgorszych rzeczy, jakie mogą człowieka spotkać. A potem domino ruszyło. Gromda, fajterzy, youtuberzy i wszyscy bardzo znani ludzie w internecie odcięli się od Popka i ruszyli mocno do spodu, gdzie zaczęli go wyjaśniać. Paweł już bardzo szybko nagrał sprostowanie i podsumował swoje zachowanie, przepraszając wszystkich, i od tamtego momentu nie dawał już znaków życia na swoich social mediach. Siemanko, chciałem się odnieść do najgłupszego filmiku, jaki nagrałem w mojej karierze i patrzę za to trzeźwym okiem, nie jestem z tego dumny. Prawda jest taka, że mam najebane w głowie po narkotykach, po alkoholu. Powiem po prostu jak było, no, pojebało mi się w głowie. Chciałem zrobić sobie żarcik, z którego nie jestem dumny i nie ruchałem żadnych owczarków, nie strzałem prostytucę do ryja. No chujowa na maksa, nie? Ale no to jebałem. Przepraszam. Dwa dni temu wyciekła konwersacja, która miałaby świadczyć o tym, że Popek chciał się zamknąć w zakładzie psychiatrycznym, gdzie w tym czasie zostały do niego wykierowane 3 pisma od 3 różnych instytucji w celu ukarania go za swoją głupotę i wyciągnięcia konsekwencji, więc psychiatryk czy próba odebrania sobie życia mogłaby się zgadzać, celem zrobienia z siebie wariata, żeby uniknąć więzienia. Popek w tworkach leży na 7 oddziale, jakby cię to zainteresowało. Chciał się powiesić 2 dni temu w nocy, próbował dostać się do Drewnicy, ale mu odmówili. Skąd info? Jestem w Drewnicy, był u nas, ale nie przyjęli go sanitariusze, mówili, przyjechał Mercedesem z 3 ludźmi, nie przyjęli go i tej samej nocy pojechał na tworki. I znajomy chłopaka, który tu siedzi również w tworkach na 7 oddziale razem z nim. Da radę to jakieś potwierdzić? Jakieś zdjęcie czy coś? Pod wpływem alkoholu i narkotyków chciał się powiesić, tak słyszałam od sanitariuszy, no nie za bardzo chyba. Skontaktowałem się z paroma osobami i każda plotka o samobójstwie bądź że Popek nie żyje, to tylko plotka. Niewiele osób wie, co się dzieje, ale informacje, jakie zostały mi przekazane, to jest to, że Popek wyjechał, potrzebuje czasu, żałuje swojej przeszłości oraz swojej głupoty i podczas takich zachowań był bardzo często zaślepiony swoimi fanami, którym chciał dostarczać rozrywkę oraz starego śmiesznego Popka, którego ludzie kochali. I na pewno jak upłynie stosowny czas, to odezwie się jeszcze do swoich fanów w swoich social mediach. Jak wy traktujecie te informacje, możecie napisać w komentarzu. Ja jestem człowiekiem takim, że szkoda mi ludzi, Popek jest przykładem, co robią z wami narkotyki w długim okresie, jeśli będziecie je spożywać. Używki nie są dla wszystkich i jest to przykre, ile karier zniszczyły narkotyki i ile żyć zabrały. Jak macie problem, to zerknijcie do opisu, macie tam kontakt i pomoc, z której warto skorzystać, póki nie jest za późno. Dzisiaj taki newsik, bo miałem możliwość dostania się do informacji, których nie ma w internecie, żebyście nie powielali fake newsów, a tym bardziej nie klikali w wirusy, czyli nagłówki, że Popek popełnił samobójstwo, zobacz jak, nagranie i tak dalej, bo dużo z was traci konta po prostu na bezsensownym klikaniu w jakieś nagłówki, przy czym później tracicie pieniążki albo wasze, albo waszych rodziców, więc tutaj macie wszystko w jednym miejscu. Ja postaram się was informować na bieżąco, co się tam będzie działo. Dziękuję wam za wysłuchanie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!